widziałem, że gdzieś na serwerze biega papilon, a to jest idealny moment, żeby z nim porozmawiać na pory tematów, ale jeszcze chwila, bo tutaj nie można od razu rozmawiać z papilonem, jak wy nie kupiliście breloka Lolo, takiego żółtego, bo teraz jestem katnapem, ale wcześniej byłem żółty, a teraz nie jestem żółty, jestem tylko fioletowym katnapem i możecie sobie kupić na Paliosaj taki bardzo fajny brelok, link macie oczywiście w opisie, to sobie możecie kliknąć i możecie oczywiście kupić sobie taki brelok, a my teraz pójdziemy do papilona, bo jak widzicie tytuł filmu, to już będziecie wiedzieli, co my chcemy zrobić, dlatego idziemy do papilona zapytać go jedną bardzo ważną rzecz, czyli o to, co by zrobił, gdyby po prostu pojawiło się więcej katnapów, bo jak pewnie wszyscy dobrze wiecie, z Bolo jest coś nie tak jest i ciekawe kim on będzie, nie mam jeszcze pojęcia, bo mi katnap nie chciał powiedzieć, ale idę do papilona, trochę się może wkradnę, gdzieś tutaj zobaczę, może gdzieś tutaj on faktycznie będzie, poczekajcie, idę może na górę. On gdzieś tutaj pewnie będzie spał jak zwykle, bo to jest śpioch. I co? Ty nie śpi! To... Jest! Papilon! Stój! Coś mi wołał? Tak, dzień dobry, tutaj listonosz. Przyniosłem panu tutaj... Jak mi wyskoczył! O, cześć! Jestem listonoszem, to jest moja nowa praca i dobry żart, sobie... dobry żart, Lolo, dobry żart! No co? No to nie jest żart! Dobry żart. No to nie jest, po prostu jestem listonoszem. No weź się nie zbliżaj do mnie, nie wchodź do mojego domu. Dobra, to ja ci pogadamy na odległość, na kilometr. Na dobrze? Kilometr? Tak. Mm-hmm. No to gramy w Q&A papilon. Pytanie pierwsze. Co byś zrobił, gdyby na papilonowie pojawiło się dużo katnapów? Zwijałbym manatki, zostaw mnie! A czemu ty uciekłeś już? Papilon! Nie będę z tobą rozmawiać. A, i ty już poszedłeś do domu. No i to jest taka sama rozmowa, tak? Czyli nie chcesz ze mną rozmawiać. Nie będę z tobą rozmawiać. Dlaczego? Jak będziesz słodką, żółtą owieczką, to porozmawiamy. No dobra, to nie gadamy. Ale zapomnij o naszej rozmowie w takim razie. Świetnie. No to pa. Nara. Nie żegnam się z takimi. No pożegnaj się chociaż na co? Cześć, Lolo. Cześć. Ja nie mogę, dobra, jak widzieliście, no nie za bardzo był zadowolony z tego faktu, jakby tutaj na papilonowie pojawiło się więcej katnapów. Ale ja mam pewien plan, patrzcie, co ja mam tutaj w domu. Mam zbroję, skórzaną. I wiem, że to jest tylko skórzana zbroja, ale to nie jest skórzana zbroja prawdziwa. Właśnie, bo to nie jest prawdziwa skórzana zbroja. Bo my musimy zebrać czosnek i ją pofarbujemy, a potem widziałem, że gdzieś tam się Milki bujała po papilonowie. Nie wiem, co ona w ogóle robi, ona powinna siedzieć gdzieś w zamknięciu. Dobra, to pozbieram może tutaj te czosnki i zrobimy z tego barwnik, pofarbujemy przez to sobie zbroję, damy ją Milki i mam nadzieję, że ona będzie chciała pomóc nam w tym pranku. W sumie to no, nie ma wyboru, musi, no co, jestem katnapem, no to nie ma wyboru, no musi być po prostu mi posłuszna, ho, ho, ho. Nie no, żartuję. Dobra, zrobimy sobie teraz tutaj barwnik, mamy barwnik i bierzemy tą zbroję! O, mam samą zbroję i trzeba to pofarbować. Dobra. Jest, pofarbowałem! Jest, wszystko jest, mamy, dobra. To szybko biegniemy teraz do Milki! Ona gdzieś tam była w okolicy mostu, w okolicy jej starego domu. Gdzieś jakoś tak na pewno ją znajdziemy, bo jak... Czekajcie, gdzieś ona tutaj powinna być. Gdzie tu może być Milki? Gdzie to? To jest słonecznik jakiś. Tutaj są jakieś rysunki, a tam ona mieszkała kiedyś. Mieszkała, bo już nie ma domu. Nie wiem czemu. Po prostu nie ma domu. Nie no, pewnie wina katnapa. Ja co? Oczywiście wszystko jest zawsze wina katnapa. Tam jest jakiś wagonik. Ej, tu normalnie nie ma w tym domu. Ej! A, widzę ją! Ona jest tam, koło jest tego wiatraka. Ona pewnie co tam? Chleb robi, mąkę. Co ona robi? Czy ona nagrywa odcinek? Czy to jest kamera? Czy to jest suszarka do włosów? Cześć, Milki! Cześć! Ty film nagrywasz, czy co ty robisz? Nie, nic nie robię. Co tam? Bo ty nagrywałeś film. Słuchaj, bo ja tak sobie pomyślałem, że... czy chcesz mi pomóc? Czym mam ci pomóc? Czy w sumie to nie, czy chcesz? Nie, to pomożesz nie, mi po nie, prostu. Nie, zostaw mnie. Daj mi w ogóle spokój. No ale to nie jest nic złego. Dobra, no to co, no? Dobra, jak nie masz czasu, to co robisz takiego, że nie masz teraz czasu? Ja po prostu robię rzeczy poza czasem, rozumiesz? To jest skomplikowane, nie zrozumiesz, chociażbyś chciał, nie zrozumiesz. Ja mam pytanie. No. Czy ty jesteś pod podwórkiem?
Czemu płetwonurkiem? No bo ty w ogóle, że płetwonurek jakiś, ty masz jakieś oczy jak płetwonurek. Co ty gadasz do mnie? Aha, to ty mówisz, ja zamyślałam, że ty po prostu tak mi mówisz, że ja wyglądam jak płetwonurek, ja już po prostu chciałam iść płakać poduszkę. Aha, nie, ja wiesz co, ja się po prostu przygotowuję teraz na koncert Pawła Paliona, wiesz? Nie wiem jak ty, ale ja będę na przykład. A myślisz, żeby się wkurzył, gdyby na koncert Paliona przyszedł Katnap? O, myślę, żeby się mega wkurzył. Trzeba go o to zapytać, ale dlatego ty go zapytasz. Wiem. Wiesz co to co? Jest? Co? Co to jest? No i co mam z tym zrobić? To jest przebranie Katnapa! I ty się przebierzesz do Katnapa i go strolujemy, że jest nowy Katnap. Bo ja z nim gadałem, on się boi Katnapa. No. Nie, no dobrze, Katnap, daj mi spokój, no ja nie będę w takiej bajeczki się tutaj bawić. No dalej, nie ma szans. Mi. Pójdź, proszę, proszę, dobra, proszę. Dobra, co za to będę miała? Czekaj, dobra, co za to będę miała? Musi to zrobić. Ale co za to będę miała? Umowa, słuchaj, tak jak ostatnio nasza umowa, pamiętasz? Coś za coś. No dobra, dobra. Dobra, no to może... Dobra. No? Coś wymyślimy, albo to, co byś chciała. Może jest coś, co byś chciała. Żebyś dał nam spokój. Coś innego. No to nie wiem, no to przemyślę to kiedy indziej, dobra? Ale, no dobra, ale dobra, dobra, jak będę potrzebować pomocy, to ja czekam, możesz, dobra? Z tym Katnapem. A, no dobra, niech ci będzie, tylko nie podglądaj mnie tutaj. No dobra, oczywiście, że nie, to będzie mega dobry prank. Ej, nie wiem, jak myślicie widzowie, Papilon się skapnie, czy się nie skapnie, musicie oglądać do końca koniecznie, bo jestem bardzo ciekawy, czy się w sumie skapnie, że to jest Milki, a nie Katnap. Nie no, będziemy to być skap... O, co? Przebrałam się, dobra, jesteś gotowy? No. Raz, dwa, trzy. Ale czekaj, hola, jak ja mam budować Katnapa, jak ja nie mam głosu jak Katnap? No dobra, to parę zasad bycia Katnapem, dobra? No, dawaj. Pierwsza zasada, lubimy fioletowy kolor. Druga zasada, lubimy fioletowy kolor. I trzecia zasada, lubimy ryby. Ryby, dobra, ryby, fioletowy kolor, okej. Dobra. Ale wiesz co, musimy zrobić to na takiej zasadzie, żeby on się nie skapnął, że to jest prank. Nie? To my musimy, wiesz, głośno rozmawiać pod jego domem, żeby on nas chwilkę podglądał i żebyś zobaczył nas we dwóch, żebyśmy, wiesz, nie poszli nagle do niego. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak będę jak debil, a nie jak Katnap. No sobie to wiesz, jak stroił płetwonurka teraz. Albo jak skoczył narciarski. Ale on rozpoznał, przecież on zna mój głos, znamy się kurde chyba z 7 lat z Pawłem Palionem, przecież on zna mój głos na pamięć. Ale ty nie zauważyłaś, że wszystkie Katnapy mają takie piskliwe głosy? Ty mam mówić piskliwym głosem. No, ty masz piskliwy głos. Aha! No jesteś dziewczyną, prawda, no to co? Prawda, to ja mam męski głos. Ej, a ty wyglądasz jak... Ty wyglądasz, że masz twoje łapki, jakbyś chciała mnie boksować. Pu, no jak kangur. Widzę. Ej, nie robi tak. No dobra, chodź, czekaj. A załóż maskę. Maskę? No. No jak debil. Ale pasuje ci na głowę. Czemu ty to robisz? No dobra, zdejmij tę maskę, bo się skapnie. No dobra, no. Dobra, zobacz, wiesz, który to jest dom Papilona? No wiem, no i co? A to dobrze, bo myślałem, że nie wiesz, to był test. Przecież nie jestem debilem, no! I dobra, i jak coś, jesteś Katnapa, Katnapka. Katnapa, Katnapka, to mam dwa dziewczyny, Katnapkę i ja pierdolę. Tak, to jest najgorszy prank na Katnapkę, świecie, ja ci to dobra? Mówię, o cię orientuję w 5 sekund, ale dam z siebie wszystko, okej? Okay? No dobra, to daj z siebie wszystko, ale... Jakie niebo, obrzydliwe. Obrzydliwe niebo, obrzydliwe budynki. No cześć, Katnapko, w sumie cieszę się, że przyszłaś w końcu tutaj na Papilonowo. Katnapka? Nie wierzę, ty nie zasługujesz na dziewczynę, Katnapko, uciekaj! Ale... Zostaw mnie, w spokoju! Jezu, to jest nowy Katnap, werbuję go. Ej, chwila. Katnap, twoja dziewczyna... A to nie jest moja głos, dziewczyna, jakby... zwerbowałem po prostu. Chwila! Twoja dziewczyna ma głos, jakby połknęła delfina. Bo ona jest płetwonurkiem. Dobrze, no nieważne, czy jesteś dziewczyną, czy jesteś, jak jesteś Katnapka, to proszę, zmywajcie mi się stąd i to już. Oczywiście, że tak. Nie, ja tu chcę zamieszkać. O. Słyszałeś? Nie. Najpierw się pozbędzie mi tego Katnapa i żadnego Katnapa więcej. Proszę się stąd wynieść. On jest przystojny, ten Palion! Ej, Katnapka, co ty mówisz? Przecież ciebie nawet w ogóle... Nie wiem, ty gadasz jak... Siema, jestem Seba i jestem w ogóle Katnapka i taka. Ty tak gadasz w ogóle, ty nie masz Katnapa udawać. No, po co? Nigdy nie było mi tam... Jak mówię, to się potrzebna, żeby udawać Katnapa. Patrz, umiesz chodzić na czterech nogach? Nie. No to i kurde, no to jak my tak mamy udawać... Oj, położyła się. Halo, Katnapka, wstań. Co? Co ty, nie możesz tak robić? Widzisz, on się nie sprankował teraz, musimy go postraszyć. Co mam zrobić? Ale co, jak mam go postraszyć? Poczekaj, wiesz co? Co ja ci mogę dać, żebyś go postraszył? O, wiem, czosnek! Może on jest wampirem, przetestuj cię, on jest wampirem. Ja pierniczę, on? No, bierz czosnek i idziemy, ho!
Dawaj, dawaj, wbijamy z buta, nie pukaj, nie pukaj, no co, wbijamy z buta, no, z buta, tam pytasz? No, to miła, no. Chyba, że nie, nie, żarty, żarty, żarty. Co? Wynoła z mojej chaty. No, wynoła! Zostaw mnie, nie zbliża się, puścisz gazy. Ej, pogadajmy. Nie ma opcji, na dystans. Ej, on poszedł. Ej. Ta katnapka, no nie wiem skąd ją wytrząsnąłeś, ale taka po przejściach. No bo ja ją werbuję dopiero, bo ona czemu jest dopiero... Czemu jest taka niska? Ona jest jak twoja noga. No bo to jest... Jestem mała. No, dobrze mówi. Ma jakiś problem, o, dobrze! Dawaj katnapkę, dawaj go! Dawaj go! Nie, 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 nie! Chodź, 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 katnapy, katnapy nie biją mieczem. No, widzisz, ja mówię wszystko. Katnapka! Co ty robisz? Znaczy nie biło mieczem, co to było? Poczekaj, nie, poczekaj, papilon. Muszę pogadać z katnapką. Ale co ty taki miły, ja z tobą nie będę gadał. Przyjmujesz palianowo, gazujesz kolegów, Bolo ledwo żyje. No ale ja taki nie jestem, ja jestem miłka. No taki miły nagle. Widzowie, widzowie, piszcie, piszcie, żeby Lolo wrócił. Bla, bla, bla. Dobra, idę gadać z katnapką, nie. Przestań tymi człapać tymi nogami. Katnapka, chodź tu szybko, raz. Co, czemu? Przecież ty nie umiesz katnapką udawać. Ty idziesz do niego, jak to gadać jak z bok ekipy jakiejś. To mów normalnym głosem. Milki, odpal się. Ale ty jesteś Milki teraz. Ale wiesz o tym, że on się skapnie? No to właśnie, to będzie śmiesznie. Znaczy, to nie będzie, śmiesznie, ale jak to w ogóle on... nie będzie śmieszne. To powiesz, że jesteś Milki i że zamieniłaś się w katnapa. Dobra, 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 to już dobra, dobra. Papilon, bo ogólnie musimy coś ci powiedzieć. Co? Czemu patrzysz na mój dom? Nie patrz się na mnie. Chcemy ci coś powiedzieć o katnapce, parę faktów. Ale mnie to mało interesuje. Ale co cię zainteresuje? Bo to ty znasz tą osobę, kto to jest. Co? No błagam. Palion. Co to był? Palion, to ja, Milki. Zamieniłem ją w katnapa! Pas. Nie, nie, Milki, no jak mogłaś się dać, przecież maskę gazową nie, palion, miałaś. Nie, Palion, bo to twoja wina, bo ty mnie nie uchroniłeś wystarczająco. Nie uchroniłeś mnie wystarczająco, rozumiesz? Nie, no miałaś, nie. Jest, a ty nie, to się nie zbliżaj się do mnie. W moim otoczeniu i miałeś mnie ochronić, wiesz co? Nie uchroniłeś mnie. Nie zbliżaj się do mnie. Co, palion. I teraz was dwóch, jeszcze może Bolo dołączyć, będzie was trzech. Tak, Bolo dołączy, ja teraz pierwszy na czerwono. Ja bym był na twoim miejscu wkurzona, wkurzona na twoim miejscu, bo... No, takiego dziwnego katnapa się Palion zamieniłaś, takiego chyba cienkiego bolka. Katnapkę, nie hejtuj katnapkę! Właśnie, nie hejtuj mojej co jest a wiesz, katnapka? Się katnapka, katnapka z kanapką. No, no przestańcie, jestem sam teraz, nie dobra, zbliżajcie stop, się! Dobra, dobra, to gadamy na odległość, ale nie biegamy, bo mi się nie chce biegać. Gdzie ty jesteś katnapka? Gdzie już... A, tu jest, sorry, ja jestem... O, ja, jeszcze taka, no nie, masakra. No bo jeszcze jest niewyuczona. Katnapka, a pokaż mu jak gazem robisz. Aha, no, czekaj. Czekaj, uwaga! To jest jakiś żart! To jest jakiś żart! Katnapka, ale jeszcze nie mam takich umiejętności, okej? Okay? No widzisz, ona dopiero nie, potem, nie, ja nie wiedziałem, potem, że ty masz sojusz z katnapem, wiedziałem o tym! Nie, Palion, to nie tak jak ty myślisz. Nie, w ogóle, no, właśnie widać, Palion, jeszcze nawet nie ma... Palion, to nie jest nie tak dał, jak ty myślisz! Katnap jeszcze nawet nie dał ci mocy! Taki kolega. To nie tak, to nie tak. Ale to właśnie tak jak on myśli, przecież ty masz cały ze mną. Aha, to jednak tak jak ty myślisz właśnie, tak. Palion. Tak jak ty myślisz. O, straszno. Co, nie boisz się? A ja jestem straszna, przecież poczekaj, jak wyglądam. No. Jakbym była chora. No, koszmarna. Bolo bez stroju mniej strasznie wygląda. Znaczy, strasznie wygląda. To są w ogóle jakieś pomówienia. Przestańcie mnie gonić, no na kim za mną skaczecie? No bo chcę im pomóc. Dobra. Co? Milki gaz. Milki gaz. Zrób. No to weź to zrób, no. Milki gaz. No ale co ty możesz Milki się gaz. Zrobić, 3 sekundy. Ale ty się nie chce, ja nie... 3, no to kurde, to jest moja wina. 2, no szybko, dawaj. No kurde, bo ja nie umam. Dobra. No szybko, szybko. Dobra, ja uczę. No. No dawaj, katnap. No. Czemu masz? Co to za maska? Nie mam nic. No katnap. Czemu ty masz... O. Zdejmij! No ty! No ty nie umiesz pranków! No ty nie umiesz pranków! Nie nadaje się do niczego! Oddawaj ten strój! Nie! Oddawaj strój! Wy jesteście razem! Co? Nie jesteśmy razem, ja jestem ze Szybsonem. Nie mów tak. Żartowałam. To już żart! Zdradza Szybsona! Nie, to już żart i sobie. Czemu Kaptop się takich rzeczy dowiaduje? Teraz tak. Teraz co? Milki, czemu jesteś wadliwym katnapem? Nie wiem właśnie, szczerze, zapotrzebowałem Milki gaz! Gaz!
No kurde, katap, to Milki? Nie rozumiem. To jest jakiś fake, ty nie jesteś katapem. Nie, to jest fake'owy katap, co wy wgracie? Katap, słuchaj mnie, patrz, on mówi gaz, to ty puszczasz gaz i ja niby udaję, że puszczam gaz, rozumiesz? Mi się nie chce pierdzić. A co mnie to obchodzi? No mi tym bardziej się nie chce, no. Ale jesteście nudni. Dobra, powiem ci prawdę, dobra, niech ci już będzie. I to prank, bro. No, to miał być prank. No, ja wiem, jesteś w szoku, ja wiem, ja tak samo, nie? Ale mi za to zapłacili, okej? Okay? Zapłacili nie, mi nie, dopadę. Czekaj, chwilę, jak prank? Nie, czekaj, chwilę. Daj mi strój. Jaki prank? Katnapa, no strój katnapa ja dałem, no, że się przebrała za katnapa. Nie, Milki. Halion. Tu jest. Widzisz, that's me. Ja no czemu zapłacili, ty z nim współpracujesz? Bo on mi zapłaci, rozumiesz, umówiliśmy się, no mała nie, mowa. Czemu ty z nim współpracujesz? Nie, Palion, to dla ciebie. Współpracujesz z katnapem, to jest nielogiczne. Boże, katnap! No dobra, wiecie co, ja już z wami dzisiaj nie gadam. Idę sobie od was, nara.